Prace nad nowym czołgiem rozpoczęły się w 1942 roku, a konkurs na projekt czołgu przeprowadzono między firmami Nibelungenwerke, Porsche i Henschel. Projekt Porsche, oznaczony jako VK 4502P, wykorzystywał kombinowany napęd spalinowo-elektryczny, ale został odrzucony ze względu na usterki i trudności eksploatacyjne. Zwycięski projekt, który przyjął nazwę VK 4503H, został opracowany przez firmę Henschel. Prototypy zostały zbudowane i przetestowane w 1943 roku, a produkcja seryjna rozpoczęła się w styczniu 1944 roku.